Witam serdecznie. Na sam początek chciałbym podziękować za miłe komentarze pod filmem z farmienia sezonu czwartego. Liczyłem na dobre odebranie tego samouczka, ale odzew przerósł moje oczekiwania, także bardzo dziękuję. Eee, to mnie to do dalszej pracy. To tyle w słowem wstępu i teraz zapraszam na film z sezonu drugiego, czyli tutaj mamy zew Atlantydy. Trwało niestety tylko dwa dni, kiedyś trwał trzy, ale widocznie twórcy uznali, że przyczynialiśmy się do śladu węglowego i postanowili ratować planetę, skracając to wydarzenie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że wszyscy gracze stopki eventowej wybijali na tym zewie po kilka leveli, a ich telefony były rozgrzane do czerwoności. Chodziły przez 24 godziny na auto, na biletach. Na przykład Pyzon, który jest w moim sojuszu, mam z nim przyjemność grać, wbił na jednej Atlantydzie level z 121 na 124. Nie pytajcie, ile go to kosztowało. Ok, zatem przejdźmy teraz już do konkretów. Na Atlantydzie znajdziecie na różnych etapach wszystko, co potrzebujecie. Jest to najprzyjemniejszy do farmienia sezon i szkoda, że trwa tylko dwa dni. Podam wam tak jak poprzednio kilka różnych mapek, a sami musicie sprawdzić, która mapa jest dla Was tą idealną, bo na przykład kiedy pada, pada pytanie na czacie gry, e, gdzie robić plecaki? No to każdy od odpowiada, że ma swoją, jakąś tam ulubioną mapę. Jedni robią na trudnym poziomie, inni na łatwym i jakoś to leci. Ja też sprawdzałem te mapy, jak komuś innemu wypada. No i wyszło, że moja mapa idealna jest inna niż kogoś innego. Dlatego podam Wam kilka propozycji, a Wy sobie musicie odnaleźć sami, która mapa Wam najbardziej przypada do gustu. Ja spałem podczas Atlantydy około 20 flaszek więc trochę tych map już sprawdziłem i wbijam level około jednego miesiąca właśnie robiąc ponad 60% na Atlantydzie Paska i, i no, polecam tutaj sobie pofarmić około 200 flaszek mi zawsze schodzi na ten na ten sezon żeby uzyskać to co sobie zaplanuję Oczywiście w opisie filmu, żebyście nie musieli do niego wracać co chwilę i sprawdzać, słuchać mnie na nowo, to wrzucę wam ściągę, gdzie będziecie mieli rozpisane, gdzie co farmić, oczywiście awatary, materiały, czy misje tych hmm, za diamenty. Także ta mała ściąga zawsze będzie tam w opisie filmu sobie widniała. Zacznijmy od plecaków. Plecaki są bardzo potrzebne, żeby zapełnić sobie obozy z trybem nieczęstym, czyli chodzi, chodzi o, ten, o, ten, o ten obóz. Ja go tutaj mam tylko na razie na 10 dni, ale będę go chciał dobić na 30-40 dni. Na to właśnie potrzebuję około tych powiedzmy 18 flaszek, żeby to, tego dokonać. Znaczy od 0 do, do 30 dni, więc jeszcze jakieś 12 flaszek będę musiał wypić na mapach, żeby sobie te plecaki dorobić. Ale oczywiście każdy rozwija, bo właśnie dlaczego, robię, dlaczego te obozy mam rozwinięte za plecaki? Z tego powodu, dla którego się mnie pytacie jak ja robię kartę w 30 minut, no to robię ją właśnie w ten sposób, że tutaj mam odstawione mięsko w legendarnym obozie i kiedyś miałem na dwa obozy nieczęste, gdzie jak widzicie mam do zebrania 421 już kart i oczywiście kiedyś jak miałem dwa obozy, no to wtedy mogłem kartę zrobić bardzo szybko, teraz jeden musiałem wygasić, bo na ostatniej Atlantydzie nie było czasu, żeby zapełnić dwa, dwa takie obozy ok, przejdźmy już z powrotem do głównego tematu no to tak jak mówiłem każdy twierdzi, że mu inaczej lecą te plecaki, i ja osobiście robię na mapie 1.9 na trybie normalnym, ale wiem, że na trybie czy normalnym, czy na trudnym, w zależności właśnie kto jak sobie posprawdzał, no to te plecaki mogą wypadać, wypadać lepiej na jednym lub drugim tym trybie trudności. I mapy takie typowo pod plecaki to jest 1.2, 1.6 i 1.9 i do tego macie jeszcze mówię tryb normalny i trudny do sprawdzenia. Więc macie 6 opcji do sprawdzenia, który Wam najbardziej przypasuje mi, osobiście przypasował najbardziej 1.9. Kolejny materiał, który często brakuje graczom, którzy grają wysoko festiwale i Aliance questy to korzenie i twarde, i twarde drewno etapy, gdzie możecie je znaleźć większej ilości niż jedna sztuka to 3,7 e, oraz 12-6 i 12-10, tylko że 12 6 i 12-10 to są etapy już za 4 energii osobiście nie grałem do tej pory tych etapów przesadnie dużo, bo ja akurat korzeni i drewna mam i artefaktów też mam w dosyć dużych ilościach także całą praktycznie Atlantydę spędzam na plecakach jeśli macie wszystkie powyższe Materiały, ale brakuje Wam rekrutów, to nie ma lepszej mapy niż 15.9. Tutaj zgarniacie na jednej mapce za 4 energii średnio 28 rekrutów, mogą, ale może wpaść 30, chyba na średnio to 29, bo chyba od 28 do 30 właśnie wpada. I kiedyś na trybie trudnym wpadało ich półtora razy więcej, 45 ich wpadało. Ale teraz to już nie wiem, naprawili, zmienili i teraz już pada tylko do 35, więc y, grajcie sobie tylko na poziomie normalnym, jeśli chcecie mieć rekrutów. Kiedyś tutaj bardzo dużo czasu spędziłem również. E, jeśli natomiast gracie za kasę i macie sporo flaszek i biletów, to królewska mapa, na której gra cała topka, wszyscy z, z Eleven... Eleven Forever, I would hit that i inne tam Seven Daysy to oni grają na mapce 24-10 na trudnym i tutaj podobno leci wszystko. Nie wiem, nie sprawdzałem mnie na tą mapkę nie stać, bo na trybie trudnym musicie wydać 10 energii. Czyli na jedną flaszkę bym zrobił tylko 6 mapek, ale w sensie z ciekawości puszczę jeden bilet. Zobaczmy, co tutaj leci w ogóle, że tak się to mapką wszyscy zachwycają. No dwa korzenie, pięć plecaków. No nie wiem, czy jest ak akurat jakaś mega super rewelacja. No, ale, ale tak jak mówię, wszyscy tutaj sobie grają. Chyba może o te korzenie chodzi. Eee, I teraz tak. Pamiętacie zapewne o tym triku oddziałowym, o którym mówiłem, żeby farmić z pełnym plecakiem. Na sezonie czwartym on tam nie za bardzo się spisał, ale tutaj to działa jest tylko jeden mankament. Nie możecie tego robić na biletach. Grając mapkę 37 na normalnym trybie, za y, ręcznie bądź na auto, ale nie za bilety, na jedną flaszkę zdobędziecie około. 10 do 12 oddziałów. Jest to naprawdę fajny wynik. Tylko mówię, musi być pełny plecak i musicie grać ręcznie. Na biletach to nie działa. Na biletach się zgarnia na jedną flaszkę około 7 oddziałów, co też nie jest źle, ale 7 oddziałów to się dostawało też na sezonie czwartym, więc jest to tak samo. I dajcie znać, jeśli sobie sprawdzicie ten, ten trik, czy działa Zobaczymy sobie statystyki, jak to wychodzi na jedną flaszkę. Wiadomo, że każdy ma tę in, inną ilość energii na, na każdą flaszkę, bo jedni mają 63, inni mają 45, inni znowu 70 i tak dalej. Zależy to, jaki ma level. Także jestem po prostu ciekaw, jak to wypada ilość zużytej energii na ilość otrzymanych oddziałów. No, ja sobie sprawdziłem wcześniej. No to wypadło mi. Raz, jak grałem za, za bilety, to mi wypadło chyba tylko 3 oddziały, ale jak zagrałem sobie całą energię na auto, no to wypadło tych oddziałów chyba 9, także całkiem, całkiem przyjemna ilość. Za to, jak rozmawiałem z innymi sojusznikami, no to oni tam twierdzą, że mają po 12-13 oddziałów na, na jedną flaszkę, przy pełnym plecaku, e, grając tą mapę na auto. Ok, temat farmienia mamy już za sobą. To przejdźmy do misji. Tak jak już Wam pokazywałem ostatnio, ja misje akurat mam już prawie wszystkie pokończone. Mamy tutaj do zrobienia w Atlantydzie oczywiście awatary, jest ich tylko 10, 5 dla bossów i 5 dla potworków oraz misje za diamenty w ilości 4 sztuk, czyli bardzo mało, ale sezon drugi był pierwszym, który jakby miał tak, taką możliwość, w sezonie pierwszym nie ma nie ma w ogóle e, tych misji takich Stricte pod awatary czy, czy diamenty, więc, więc, jakby sezon drugi dopiero to ten trend rozpoczął, dlatego chyba jest tego tak mało. I teraz, tak tutaj też jest bardzo fajnie, bo, bo jakby każdy awatar każdy jesteście w stanie zrobić na tej samej mapie. Chodzi mi o potwora i o, i o jak osioł, i o, i o. Chodzi mi o potwora i, i bossa. I teraz tak: jako pierwsze awatary macie do pokonania 50 cesarskich ciem oraz 400 złotych ar. I to robicie sobie na mapie 3-5. Ona tak najlepiej Wam tu przypasuje, żeby zrobić ten na awatar. Następnie musicie pokonać 100 z zaurów i 800 nieumarłych kaperów. I to robicie na mapie 1-2 lub 1-4. Ja osobiście polecam 1-4. Eee, kolejny zestaw awatarów to jest pokonanie 150 Kirin oraz 1200 lodowych Kitsune. I powiem Wam szczerze, na, że tutaj bardzo długo robiłem te lodowe Kitsune z tego co pamiętam. Najlepszą mapą do, do robienia tego jest 101, Kiedy już się uporacie z tymi awatarami macie do zrobienia... Do pokonania 200 gasza kuduro i one są połączone z, z kappa, i teraz tak, tutaj robicie na początku na 14.9 te kappy i gasza do kuro, ale w momencie, kiedy skończycie te gasza do kuro, to możecie przejść na mapę 14.1 i tutaj tych kap leci więcej, średnio tam około 7 na, na mapkę. Ostatnim awatarem, ostatnie dwa awatary, jakie możecie zrobić, to są pokonaj 250 Gadeirusów oraz pokonaj 200 um, tych zepsutych dronów. I tutaj tak naprawdę macie bardzo duży wybór, bo, dajcie mi sekundę. OK, ja jestem z powrotem. Chciałem się upewnić, czy chodzi o zepsute drony, czy o drony z Atlantydy, i oczywiście wprowadziłem Was w błąd. Oczywiście musicie pokonać 200, 2000 dronów z Atlantydy, czyli tych zielonych, a nie, a nie fioletowych. E, przepraszam za pomyłkę. I je możecie robić na naprawdę praktycznie każdej mapie, bo one lecą bardzo szybko. Ale w takie najbardziej polecane mapy, no to są 251. Oraz 27 i 3. Ja osobiście robiłbym tą drugą. Aha nie dobra tutaj tej nie polecam bo w fazie bossa są, jest dwóch bossów i na pewno nie będzie tych dronów. Więc, więc róbcie na 25.1. Bo wtedy te drony będą z Gadeirusem. Kiedyś jak jeszcze Gadeirus był grywalny. No, to można było go spotkać na turniejach i wbijać awatar, pokonując go, ale teraz już go nie uświadczycie nigdzie. Oprócz awatarów, które oczywiście nic Wam nie dają, oprócz tego, że możecie mieć unikalny wygląd, macie do zrobienia misję za diamenty. I tutaj e, pierwszą misją jest przejście 50 razy mapy trującej mgły, i ona jest na prowincjach od 1 do 3, a następnie tutaj od. 13 do 15. Ja polecam osobiście, żebyście grali sobie tą mapkę 3 i 3,5. Jak robicie sobie Ćmy, Ary i przy okazji robicie sobie etap Trującej Mgły. Tak jak już wspomniałem na poprzednim też filmie, twórcy tutaj nam ułatwiają sprawę, nie musicie szukać, wchodzić w każdą prowincję i szukać tych specjalnych etapów. Bądź tutaj tą Kropeczką zaznaczają nad cyfrą, że tutaj w danej prowincji się znajdują etapy specjalne. Kiedy zrobicie trujące mgły, musicie pokonać 30, 100 razy mapę magicznej nocy i tutaj mamy mapę magicznej nocy od 4 do 6. A następnie mamy do przejścia 150 razy mapę gęstej mgły na prowincjach 7-9 lub 16 do 21. Tutaj w ogóle są takie trzy prowincje od 19 do 21, gdzie macie praktycznie wszystkie trzy etapy, ale nie ma sensu tego robić. A ostatnim przejściem za diament jest 200 razy pod wodą, czyli te, gdzie jest falujący, falująca ikonka nad, nad liczbą. I w prowincji gdzie, gdzie taka ikonka jest, to jest od 10 do 12, a następnie od 22 do 27. Oprócz tego, co po, powiedziałem do tej pory, to mamy oczywiście podczas zewu możliwość natrafienia na konie morskie z Ori Halkum w ilości 20 sztuk dziennie, za darmo lub jeśli wykupicie sobie przynętę, no to dostaniecie możliwość dostania 10 sztuk więcej, czyli 30 sztuk na dzień. W odróżnieniu do, ja do tej pory zebrałem 5, a zagrałem tylko darmową energię z nocy i, i jedną flaszkę, także całkiem niezły wynik, jak, jak na 120 energii dostać 5 koni, e, bo wychodziłoby na to, że po 8 flaszkach będę miał komplet, czyli tak jak w sumie do tej pory zawsze to było. E, I teraz tak. W odróżnieniu do innych sezonów konie wypuszczają siebie tylko monety do wezwań klasycznej Atlantydy. Można trafić od 3 do 15 monet jednorazowo, przynajmniej ja więcej nie trafiłem nigdy. Gdzie najlepiej trafić? Nie ma na to złotej mapy. Różni gracze szukali, jak wygrać z grą. Kombinowali na różnych poziomach trudności, na różnych etapach, ale nie znaleźli takiego idealnego środka. Z własnego doświadczenia, właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą, ja robiąc plecaki na mapie 1.9 trafią wszystkie możliwe darmowe konie po około 8 flaszkach i tak jak ostatnio odpowiem Wam na takie najbardziej najczęściej zadawane pytania czy warto wykupić tą zanętę na potwory no według mnie znowu powiem, że nie oczywiście fajną jest to opcją to, że dostajemy też bilety i flaszkę tak naprawdę bilety są w tym najlepszą opcją ale, ale, osobiście bym tego nie kupywał, z tego względu że wezwania Atlantydy są już trochę outdated, mimo że tutaj dają aż cztery możliwe karty, to jest bardzo mało y, fajnych kart do wylosowania i ja bym wolał te, tą kasę przeznaczyć na y, próbę wy, dostania goblina lub y, tego, wiecie kogo konstruktów. No tutaj co, fajne karty jakie są, no jest Ariel, jest spoko kartą Tethys, Tarlac czy, czy Oceanus, no ale to raczej wszystko z takich naprawdę ciekawych opcji. I teraz tak, no ja akurat dzisiaj próbowałem, puściłem dwie rolki na Gobliny i nie wpadło mi kompletnie nic, także nie ma się czym chwalić. Szkoda, był wyrożony Ciemnopierz i ta nowa karta też jest bardzo fajna, ten Pieprzny Pieprz, czy jak tam, Płomień on się nazywa. Niestety, niestety, tak jak mówię, no nie dla mnie, nie dla psa obasa. Gobliny nie są mi pisane. Czy lubię farmić na sezonie drugim? Jak najbardziej. Koniki tutaj, które się pojawiają, mają mało życia, tak samo jak normalny potwór, nie chowają się za niczym, szybko się farmi, przyjemnie. Jest to najlepszy sezon do farmienia. Szkoda, że trwa tylko dwa dni. A jedyny minus to jest to, że nie wypadają żadne skrzynki z żarciem, dostajemy same monety. Ale jak za darmo, to trzeba brać. Czy warto zrobić misję? No i Odpowiedź jest taka sama jak ostatnio oczywiście, że tak. Szczególnie te, które dają nam diamenty, bo mamy dzięki diamentom szansę na rozwój swojego konta. A awatary są, jak zwykle, kwestią indywidualną. Nic nam nie daję oprócz obrazka, i na czas Atlantydy sobie wybrałem tego truposza. To tyle, jeśli chodzi o Atlantydę. Dajcie znać, czy film był pomocny i trzymajcie się do następnego. A jednak jestem z powrotem, bo zapomniałem jeszcze o jednej istotnej rzeczy, skrzynie żywiołów. I skrzynie żywiołów robicie na następujących mapkach. Zieloną skrzynię zrobicie na mapie 7.1 i tutaj macie za 6 energii 15 potworów. Czerwoną skrzynię zrobicie na 3 i 4. Tutaj za 6 energii macie 11 potworów. Niebieską skrzynię robicie na 8, 2. Za 6 energii 12 potworów. Sam dzisiaj robiłem i zaraz Wam sobie pokażę, co dostałem z tej niebieskiej skrzyni. To była całkiem niezła. Chyba nagroda pocieszenia za nietrafione gobliny. Żółtą skrzynię zrobicie na 13, 1. Za 7 energii 16 potworów super wynik. I filetowa skrzynia jak zwykle jest najtrudniejsza do zrobienia. 21:10 8 energii, 11 potworów, lub jak już macie, pod, no, bokie Wam tylko 6 potworów, no to możecie na koniec przejść na 4:10 I tutaj dostaniecie około 6 potworów za 6 energii. Teraz już naprawdę się będę z Wami żegnał, tylko jeszcze Wam pokażę tą moją e, nagrodę z y, o, skrzynia polowań a tutaj to co dostałem wszystko za dwie rolki i 12 losów tutaj wszystko co widzicie to, to właśnie z tych losów co prze, przepaliłem a ze skrzynki polowań dostałem dwa tokeny bohatera, jeden oddziału i alfę także bardzo fajna skrzynka. I tak jak mówię, teraz się już na pewno zami żegnam. Trzymajcie się.